Tak więc 50 85, wraca na szafę. Hmm. Następny przepłacony złom, chyba ze 4,5, z tego co pamiętam za niego dałem. Ziomek, który mi go sprzedawał, że on go w, wcale nie musi sprzedawać, bo on sobie może u niego leżeć, bo fajnie tupie i on go tanie nie sprzeda. A tu radio zepsute, a chwilę tylko stroiło dobrze, teraz już to samo co było. Nie ma stereofonii, nie łapie czysto. Jakieś przebłyski takie są, w ogóle nie idzie dostroić. No nie idzie. Wszystko harczy, nie da się. Jakbym anteną nie ruszał, to, to nic nie pomaga. Kateta. Zamulona, jak był mu bagienny. No i co, mogłem z tego shorta zrobić? Nic, będzie minutowy film. Muszę gdzieś znaleźć miejsce na szafie, na no, tego złoma. Także widzicie, no dlatego już nie inwestuję w stare złomy, bo ludzie sobie wołają coraz większą kasę za to gówno. A mnie już to tak irytuje, bo można fajny, ładny, nowy sprzęt kupić. Yy, nie wiem jak długo będzie działał, ale na pewno będzie działał co najmniej rok- dwa bez awaryjnie i będzie na to gwarancja. Niż to stare gówno przepłacone, bo za lepsze modele to sobie żądają nawet po kilka tysięcy. Także, jak dla mnie, to jest totalna przesada. No, i chyba zatytułuję ten film Koniec ze starym złomem. Już chyba ostatni raz inwestowałem w stare złomy. Ostatnie to były wtopione 2DT707, z czego został mi jeden tylko ze sprawnym magnetofonem i radiem. No, to też jest dużo. Pewnie jakbym wiedział te kilka miesięcy temu, jak kupowałem pierwszego, że magnetofon na 100% będzie w pełni sprawny, CD niekoniecznie, sprawne radio, piękna obudowa, nic nie poobdzierane, nic nie połamane. To nie wiem, czy bym się nie zastanawiał, jak ktoś by wołał 1500 za takiego DT707, bo zawsze miałem na niego chęć i nie dźwiękuje, Znaczy, kurczę, nie dźwiękuje, nie żałuję, bo dźwięk ma y, naprawdę rewelacyjny, nic mu nie podskoczy. Może tylko XC3 jako tako, ale jest cichszy, a poza tym cała reszta gra przy DT707 co najmniej słabo. No. ed 90 trochę mułowato i trochę bardziej beczkowato. DT75 o wiele słabiej, chociaż Sopran ma ładny, bas taki trochę no, dziwny, ale, ale może być. Og ale ogólnie DT75 jest o wiele słabszy od DT707. Jeśli ktoś się upiera przy tym, że one są równie dobre, no to nie DT75 przy DT707 to jest zabawka. No i tyle. no To coś idzie out gdzieś na szafę, bo ja już w niego nie wierzę, że da się go. Cokolwiek z nim zrobić. Hmm. I zostaje DT707 do słuchania kaset i radia. Bo CD niestety nie, ale no, mam tych odtwarzaczy CD, innych sporo i hmm, na przykład XC3 ze zmieniarką. Także DT707 niech sobie będzie w takim stanie jaki jest finalnie. Bardzo ładny, nie dobrze poskręcany, nic nie rzęzi, Magnetofony dobre, radio dobre. Jest rączka nierozklekotana jak w tamtym obudowa, nie popękana jak w tamtym z glintami pourywanymi. Chociaż tam Kuba pewnie go sobie tam ogarnie, bo on potrafi sobie spawać obudowę. także. Kuba też powinien być zadowolony. No i tyle takiego tam podsumowania, z tych sprzętów, no. Hmm. Ja już nawet nie rozpaczam nad tym 50-80 w dupie to mam, mam senatory, które są nawet nawet lepsze, bardziej mi się podobają. Także, no jakby to był mój jedyny taki klasyk, to pewnie bym się trząsł nad nim, ale, ale już kij z nim, no. Hmm. Idzie gdzieś na szafę, na razie będzie jako ozdoba robił. A może kiedyś tam go obchnę, jak mi się będzie chciało jakieś aukcje wystawiać, opisy i tak dalej, bo nie lubię tego potem to pakować, wysyłać. Po prostu mi się nie chce na razie, nie mam takiej pilnej potrzeby, żeby robić jakąś wielką wyprzedaż. Chociaż przydałoby się co nieco. Kto tam zna moją kolekcję, yy, hmm. piszcie na co byście byli chętni z tych starszych klasyków no bo tych tutaj w gablocie to nie sprzedam no może mógłbym DT55 sprzedać i DT501 ale DT75 i DT znaczy E90 są za bardzo doinwestowane tak samo DT707 że one nie pójdą out jeden XC3 może iść out ten ze sprawnym CD ale magnetofony do naprawy no a poza tym te wszystkie małe szarpy od WQT 252 do WQT 370. Mały senatorek tam. No kondory też zostają, bo to jest klasyka. Duży kondor 5085. Też może pójść out, bo jest wielki nie chce mi się go naprawiać, wysyłać. Teraz wysłanie takiej wielkiej paczki kosztuje około stówy. Także to jest trochę bez sensu. I też nie ma gwarancji, że to będzie naprawione. Hmm. Także kończę, zmykam. Idę zajarać, bo się wkurzyłem.